Siema siema, tu Bartek z kanału Blooperama na YouTube i dzisiaj chciałem pogadać o filmiku, w tym filmiku, o modach o których zapomniałem czy też które zrobiłem wczoraj, także zapraszam. W ostatnim filmiku zapomniałem dodać, że zmieniłem tylnią zębatkę o dwa zęby mniejsze, tak żeby biegi ogólnie były dłuższe niż były, bo to była tragedia. A tutaj chciałem pokazać, jak wyglądał mój wylot z głowicy. To jest otwór wydechowy. I Widać tutaj uszczelkę taką, jakby sprężynę taką wielowarstwową. I wylot z głowicy jest taki z takim strasznym zadziorem, takim progiem. Tutaj dobrze to widać, jak jest otwór. Pomiędzy, średnica pomiędzy tym otworem a uszczelką jest jakaś różnica 2-3 mm w niektórych miejscach. Po prostu wziąłem to wszystko, zaszlifowałem na równo poczułem, że ta z wylotowa. Jest właśnie tak zwężona ku wyjściu, i po prostu poszerzyłem ten port szlifując ten, ten, ten otwór. A do czasu aż miałem to takiego samego rozmiaru jak, jak ta uszczelka. A nawet ta uszczelka jest o wiele grubsza, szersza niż rura wydechowa, więc i tak wpada z, z małego tego portu wydechowego do szerszego wydechu, do, do, do tej rury wydechowej. Taka ciekawostka. Cały ten porting, tak zwany, zrobiłem na głowicy zamontowany na silniku. Nie miałem zamiaru tego ściągać, po prostu napałem gąbki do środka i ślifowałem tak, żeby tej gąbki nie wyciągnąć. Wyszło tak jak teraz widać, tu sobie próbowałem jeszcze dopasować tą uszczelkę, którą i tak później rozwinąłem i pomniejszyłem, bo jakoś mi się rozlaża. Będę musiał to kiedyś wymienić na innego rodzaju uszczelkę. I tutaj widać po tym dolnym. Zauważy, że on jest przemieszczony względem otworu wylotowego jakoś bardziej na lewo. A tak naprawdę tutaj ta ścianka jest jakoś tak wybrzuszona, to jakby... Tak by omijało coś, nie chciałem za bardzo tego szlifować, bo może tam być jakiś trakt wodny, czy, czy coś, nie wiem, tego chłodziwo, czy, czy coś w tym stylu. Też widać, że tu szpilka jest zaraz z lewej strony, jest ten otwór, który przez którą szpilka leci, który trzyma głowicę. I tutaj jeszcze to jest przed, przed modyfikacją tak to mniej więcej wyglądało. No, nie, da się, nie dało się zobaczyć tego, tego w ogóle zaworu. Nie wiem, czy ta kamera tak świeciła i tak kręciła, czy, czy co. Czy on faktycznie był jakoś przesunięty względem otworu, że go nie dało się tak po prostu e, zobaczyć. I, I właśnie myślałem, po prostu, tą lewą ściankę, można jakoś bardziej zebrać, żeby ten otwór, żeby ten zawór jednak miał więcej miejsca do oddychania, do, do wyrzucania tego gazu. No ale. Tak sobie to wyszlifowałem, tak to już zostawiłem i, i dzisiaj już jeździłem, czuję, że e, motocykl nie potrzebuje aż tyle e, odkręcenia manetki, żeby żeby prawidłowo jechać, tak by po prostu ten moment obrotowy e, się zwiększył e, przez to przez to, no, rozszlifowanie tego otworu. Tak takie jakie jest moje odczucie, takie e, tak, tak to dzisiaj właśnie czułem, że ten motor już o wiele lepiej jeździ I ta ścianka po prawej stronie, jak ją wybrałem, było czuć, że ona jest na wprost, do otworu leci tam, że nie ma żadnych wybrzuszeń, wklęsnięć czy czegoś takiego, po prostu równa ścianka. Dolna tak samo, tak jakby z dwóch wchodziło w jedną rurę, tylko ten lewy od, yy, zawór był trochę bardziej w lewo względem na wprost tego, co jest po prawej. Yy, góra tak samo, całkiem fajnie to było wyprofilowane, no tylko z lewej właśnie została taka bulwa. Także udało mi się to tak wyszlifować, że, że nie jest to jakiś lejek, jakiś stożek, czy to w tę stronę, czy, czy zwężający, czy rozszerzający się do, w stronę wydechu, tylko tak mniej więcej prosto, prosty ten, prosty otwór wylatowa wydechowy. Daj znać, co myślisz, czy zrobiłbyś takie coś w swoim motorku, czy, czy się boisz, czy, czy nie, są, sądzisz, że nie ma sensu, czy nawet nie trzeba, bo już widziałeś, czy możeś zrobiłeś. Daj znać w komentarzu. Na razie. Hej.